Hej! Kurde, cholera jasna! No, teraz powinno być lepiej. No. Hej wszystkim, z tej strony PG, a to jest już kolejna sesja i kolejne odcinki z Pokémon Platinum Randomizer Nuzlocke. Jezu, jak ja dawno z tego odcinków nie robiłem. Wy prawdopodobnie nie zobaczycie różnicy, bo... Tyle tego, kurde, narobiłem na zapas, że mogłem po prostu zrobić sobie krótką przerwę od elpów. No, mniej więcej chodzi o to, że miesiąc chyba zrobiłem przerwy. Tak więc, no, zobaczmy, jak tam wszyscy się u nas miewają. Przepraszam, moi przyjaciele, że was zostawiłem na tak długo. Ty potrzebujesz lepszych ataków. Reksio jest spoko. Jesteś spoko. Ty też. Ty też. No i... Wszystko w porządku, tak mi się wydaje, dobra. Take... kto tam następny jest? Będzie Baphomet, Switch. Tak więc, no sorry, że dziś tak trochę nie w sosie jestem, ale... Wstałem nieco wcześniej dzisiaj, żeby zrobić tego let's playa, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Tak więc, no... O kurde, zaraz. Plokeball jest. Muszę go znaleźć. Przywłaszczyć go sobie. I nikomu nie oddać. Cholera, oczywiście, że potrzebuję surfu, no. Całe szczęście, że mam Blastoisa. Tak czy owak, no. Dziś będziemy się lać z kolejnym liderem. Który jest tutaj, ale najpierw... muszę ogarnąć tych trenerów, co pomijałem. Więc no. Właśnie. Gif. Trzeba mu dać Lucky Egg, czyż nie? W końcu ten ekstr musi się zgadzać. Tak więc no, o kurde. Żebym zrobił sobie tą przerwę lekką. Tak więc, a właśnie. Picia tutaj mam. No, jest git. O. Red Bull doda ci skrzydeł. O, właśnie, kurde. Wiadomość dnia, zapomniałem kompletnie o tym. Chwila, moment. Zaraz to ogarniemy. A niech będzie. Mam pomysł. Red. Tau. Ro... S... Do... Da... Ci... Fla... Ja... No... I git, idziemy dalej. Więc no, kogo tam nie porozwalałem? Tak przy okazji, no. Tu jest ta mityczna trawka, w której trenowałem ostatnio. Wezmę, użyję repela tak dla jaj. Nie chce mi się, kurde, pierniczyć z tym wszystkim. Miałem tylko na, kurde, kilka kroków, ale co mi tam. Jak mam repela, to chcę go użyć. Chcesz się bić? Nie. Ty chcesz się bić? Chcesz się bić. Dobra, chodź, bitch! I'm ready! Nie miej nic, kurde, wrednego. Nie chcę mieć, kurde, brain rape'a na początku. O, dziękuję. Jestem ciekaw, czy ktoś dzisiaj umrze. Nie mówię, czy umrze, czy nie umrze, bo jak powiem, że nie umrze, to ktoś umrze. W sumie nie wiem czemu, ale w tym Bug Sprite Alakazam wygląda, jakby marakasę trzymał. Te łyżki trochę takie, no, zbyt... niełyżkowe. Hell yeah! Oh my gosh! Tak ciężko, a tak dziko atakujesz, pewnie, kurde. Uga buga, bitch. Nawet nie wiesz. Mam coś... Dobra, Energy Powder.
O kurde, ta muza jest relaksująca, że chce mi się aż spać. Byłem tutaj? Zgaduję, że tak. Ja pierdzielę, będę musiał ogarnąć... A, nieważne, tu jest gówno. Będę musiał im ogarnąć kiedyś Move Deletera, ale to dopiero wtedy, kiedy dojdę do elitarnej czwórki. Czyli no jeszcze trochę czasu umknie, bo trzeba te pieprzone... O! Mówiłem! Nie chcę Brain Rape'a do jasnej cholery! Jest za wcześnie! Jak będziesz miał całą ewolucję, to cię zabiję. Dobra. O kurwa. Trzeba uciekać. Adultoise, dawaj! Zjedz go! I będzie mnie mrocznymi atakami atakował. O! Geodude! Czego on użył? A, beat up chyba. To tak czy owak, no. Słaby atak, ale powoduje, że widzimy całą drużynę przeciwnika. Ta, dupny. Co teraz zrobisz? Wybuchniesz? Nie zdążysz, chyba że masz sterdy. Na pewno masz. Nie masz? O shit! Kurde, w tych grach wszystkie Geodudy mają sterdy u trenerów. Aż dziwne. Okej, dobra, nie muszę zmieniać. Adultoise też zaraz level dostanie. Nie? Tam jakieś małe dzieci są. Pamiętam, zabijmy je wszystkie. Dobra, ciebie jeszcze muszę zabić. To nie jest miłe, uwielbiam moje koło. Zamknij się, Webster. Pchi, takie gówno masz. No proszę. Tutaj kurde jakiś Destiny Bond czy coś. Tak czy owak, no, co tam u was słychać, ludzie? Bo ja? W sumie sam nie wiem, co u mnie słychać. Tajemnica. O, Squirtle, a zgadnij, co ja mam. W sumie mogę ci pokazać, bo zaraz level dostanie, nie? Widzisz? Do tej pory już... Nie, do tej pory nie, bo Blastoise na 36. Serio? Proszę cię! Poraź go prądem! Dziękuję. I co, nie spodziewałeś się tego? Co, od kiedy Blastoise może używać elektrycznych ataków? Od wtedy, kiedy jest w mojej drużynie, suko! Teraz uciekaj. Kryj się. Pozostaniesz zniszczony. Oczywiście. Musisz go kurde zabić. Atak. A dobra, atak. Niespecjalny atak. Chociaż kto wie. Czy jeszcze nam jacyś trenerzy zostali? Walnij go! Dziękuję. Przynajmniej teraz jeszcze śmierci nie będzie. Podobało wam się moje brzuchomóstwo? Umiem udawać wszystkie pokemony. Afro w sumie. Take. Ty potrzebujesz expa. I lepszych ataków. To na 100%. Może powinienem wrócić do tego, do Tesco i kupić trochę płyt z muzyką dla nich. Tak się... O, dobre. Dobra, repel się skończył, to nieważne. Chyba już nie ma nic więcej tutaj. A może by tak. Czy mam coś ciekawego? Właśnie. Jak twoje staty wyglądają? W sumie tak teraz patrzę, to wszystkie moje poki z pierwszej generacji są. No może poza Afro, ale on ewoluuje z poka z pierwszej generacji, więc hej. Specjalny atak najlepiej ci dawać, nie? Zobaczmy. To jest zarąbisty ruch, ale... Why the fuck not, może? O, może, zajebiście!
Ta, poison powder spierniczaj. Stun powder jest o wiele przydatniejszy, bo paraliżuje wroga. A jeszcze ten, jak to się, co ja mu dałem? Silverwind, tak? Już nawet kurde nie pamiętam, I'm sorry. No, Silverwind i Ancient Power mniej więcej chodzi z tymi atakami to samo, że po ataku mają szansę jakąś tam niską, ale zawsze jakąś na zwiększenie wszystkich statystyk. Szkoda tylko, że są dość słabe te ataki, tylko 60 powera. Tak już naprawdę dobry atak to ma około 90. Bo później zwykle te silniejsze ataki nie są zbyt warte używania, typu nie wiem, Blizzard, Thunder i Fire Blast, ponieważ one często chybiają. I są chujowe, mimo tego, że dużo obrażeń zadają. Ale są bardzo ryzykowne. I zgadnijcie co, zawsze jak ja ich używam, to nigdy nimi nie trafiam! Jeszcze tylko zerknę, co tutaj jest ciekawego. O! Szklep. Chociaż? Chwila. Nie! O kurde, chwila. Możemy tutaj jakiegoś nowego... śmierdziela złapać, to poczekajcie, spróbuję coś tu złapać w takim razie. Route 212. Dobra. Git. Route 212. No i mam chociaż jakieś kule? Powinienem pójść do tego, do sklepu. Chyba już ultrabole powinny być dostępne, ale nie jestem pewien. Zgaduję, że... O, co to jest? To jest drewniana figurka Pokemona Kroagunka. Chyba Kroagówna i jego cholernej ewolucji, która dwa poki zarąbała mi. Mimo tego, że jest z drewna, wygląda jak... jakby robił coś tam truciznę, czy tam pluł trucizną. Ślił się może. Z 12. Ta, repele zawsze się przydadzą. 9, 5. Ta, Burn Hill. Awakening. Paralyze Hill. Antidotum. Super Potiony może też. O kurde, chwila. Ile? Jeden kupiłem, o fuck. Już nie mam miejsca, znaczy w portfelu. Mam za dużo miejsca. Mogę coś sprzedać? Ciebie mogę sprzedać. Będziemy mogli sobie zrobić Rhyperiora. Teraz tak sobie spojrzałem na to. I'm fucking happy. Mimo tego, że Rhydona wolę. Ale hej. W Nuzlocku Rhydon to trochę zbyt duże ryzyko, ponieważ poczwórne obrażenia od roślinnych i wodnych ataków. No nie. W sumie w Nuzlockach to... O mój Jezu, tutaj... Kurwa, i musi ktoś dzwonić, no! Chwila, moment, ZW. No i jestem. Jezu Chryste, czy ja nie mogę zrobić tego zasranego let's playa w jednym segmencie? Ach, no trudno. W ogóle tutaj się łazi, żeby... poki spotkać? Nawet nie pamiętam. Pieprzyć to bagno. Może tutaj trawka będzie czy coś. O, jest! Nie zwracaj na mnie uwagi, drogi panie. Okej, zobaczymy! O! Ze wszystkich możliwych poków! Jebany bidów mi się trafił! A wiecie co? Walić to! Czochraj bobra, skurwysynu, i pakuj się do pokebola! Dobra. Jedyne co mogę zrobić, to teraz go sparaliżować. Masz kurde zwykłym. Nie chcę Great Balli na ciebie marnować.
BOOM BITCH! Ech. No przynajmniej dobry będzie HM Slave. Ale no i tak nie mogę go używać. Chwila, no to jak cię mogę nazwać? Kurwa! Moment. Zapomniałem o ekranach. Main screen first, dobra. Tak będzie najlepiej. Chociaż kto wie, czy ja w ogóle te ekrany i tak robiłem jak trzeba, ale nieważne. Nazwę cię... nie mam pomysłu, więc nazwę cię tak. Missingno. Zjadł twoje imię, można tak powiedzieć. A teraz pewnie coś zajebistego się trafi. Mogłem Cubona złapać tutaj. Jestem kurde wkurzony. Cubony są fajne. Marołaki jeszcze fajniejsze. Ale kurde, dobra, ja pierdzielę, chwila. Dobra. Bitów i plus jeden do złapanych. Hell fucking yeah. Ja pierniczę. Dobra. Dobra. Całe szczęście jest krótkowzroczny. Tak czy owak, no, trzeba lidera rozwalić, nie? Mam nadzieję, że to ja go rozwalę, a nie on mnie. Bo będzie kurde smutno. Wolałbym z moją ekipą się nie ro... A tylko? A tylko?! Ups! Zawsze, za każdym... Nie będę za każdym razem w ciebie szarżować. Za każdym razem, gdy się spotykamy. Więc jak idzie, Maciek? Trenujesz twoje poki, e? Przetestuję ciebie i twoje pokemony i zobaczę, jak jesteś silny. Kurwa, Toksik, jeżeli kogoś zabijesz, to wyślę ci okropny... O, Infernape. Wyślę ci okropny SMS. Nie, nie SMS. O, fuck! Aha! Wiesz co? Masz. Nie spodziewałeś się tego. Ten Toksik to prawdziwa małpa. A to co? Nie znam tego ciosu. Punishment, co to kurde robi? Karze mnie? Za co? Ja jestem grzeczny. O nie. Dobra, nie jest źle. Gień, Toksik! Octillery, okej. Okay. Guess what? Najpierw trzeba załatwić najbardziej oczywistą sprawę. Trochę się boję, patrząc na jakich levelach jest Toksik. Trochę boję się lidera. Ale fuck. Zgadnij co? Widzisz, jak to jest mieć hakmony? O kurwa. Oho, o, jeszcze! Dobij go bardziej! Jestem wredny, wiem. Ale sam przyszedł, żeby dać mi wpierdziel, to teraz czego oczekuję innego? Wpierdziel ode mnie. Weezing. Pewnie będzie miał eksplozję, czy jakieś inne gówno. Simon jest najwytrzymalszy. Defense 105. 136 tank growth jeszcze ma. Więc może. Chociaż nie, on jest trujący przecież. Ale on dostanie mniejsze obrażenia. Błagam. Dobra. Aquajet. Boję się, kurwa. Ten Weezing to chuj!
chwila, afro jaki ma typy? Nie, trawiasty, myślałem, że trawiasto trujący. Cholera jasna, to nam nie pomoże. Dalej już użyj tej eksplozji czy innego chujstwa, wiem, że chcesz. Attack order. Wiem, że nie zrobi dużo obrażeń, ale czasem nam ataku nie zwiększa. Nawet kurde nie wiem, zrobiłem głupstwo. Wiem, że może wy myślicie, że marnuję przedmioty, ale boję się naprawdę tego self-destruct czy eksplozji. Wolę być ostrożny. Matshot oczywiście na nim nie zadziała, bo on lewituje. O kurwa, no oczywiście! Bug. Jakiś... Nie, zaraz, najpierw powinienem go uzdrowić. Później... teraz od trucizny coś mu dam. Ta antidotum. Ile sludge ma PP? KURWA! Pierdolcu, przestań! Chyba 15 ma. Ale cieszę się, że tego używa, a nie oczywistego z kurwysyństwa. Antidote. Nie otruwaj go, błagam! Albo nie traf, co ci szkodzi? Trafił. Jest za wcześnie na taki brain rape! You bitch! Kurwa. Ta antidote. Otruję! Nie! O! Jezu Chryste! Mam paranoję. Dobra, nareszcie. Mogę coś zrobić. Nie ufam toksikowi. Weezing ma HP na żółtym. Okej, to tylko kwestia czasu, zanim mi eksploduje. Dobra. Zgaduję, że jakby miał to zrobić, to już zrobiłby to teraz. Przestań bawić się moimi uczuciami! O kurwa! Chuju jeden!
wszystko poszło zgodnie z planem. Tak, na... wierzcie mi, naprawdę. No i proszę państwa, mamy kolejny problem. Nie spodziewałem się, że ten cheater będzie miał Dragonite'a. Nie mamy żadnych lodowych ataków. Drill Pack. Ile Dragon Rush ma PP? Zgaduję, że z 10. Nie chcę patrzeć online, ale... O kurwa. Myślę, że nawet jakby nas skrytykował, to by nam raczej nie ubił Adultoisa. Dopóki go uzdrawiam. Okej! Okay. Traf! Dziękuję! Zadziób go na śmierć. Ile razy już on tego użył? Będę musiał się po mleczka wrócić. A to może któregoś innego razu. Dobra, dobra, dobrze, że to ma niski ten. Nieczęsto trafia. Kurde, mają podobną szybkość. Ale dobra, dobra. Powoli. Dobra. Ty byś może krytyka walnął raz, co, Adultoisie, błagam cię. Okej. Okay. Walić to, dmucham na zimne. O, dobra, już chyba mu się skończył Dragon Rush. Więc, mogę go napierdalać! Aqua Tail? Czego ty kurde nie masz? Jest! Dopiero teraz cios krytyczny! O mój Jezu! Ha, zamknij ryj, toksik, ty gnido! Chciałeś mi Simona ubić! A ta, może stałeś się lepszy od ostatniego razu. No ale trochę mnie to zszokowało, więc tak, zostałem pokonany, bo byłem nierozważny. O tak, dołączyłem Mr. Wake, dołączyłem do Mr. Wake'a jako jego apprentice. Nawet chcę moją własną piosenkę. Oh. Oh my god, kocham cię, Simon. Poleruję osobiście twoje szczypce. Nie szczypce, kurde! O, chwila. Ble! No. Uff. Ja pierdolę, chyba dawno się tam tak nie darł, ale co mnie tam? What time is it? Okej, mamy jeszcze mnóstwo czasu. Shit. Toksik, ty gnido, masz szczęście. Byś zobaczył, co na Discordzie bym ci napisał. Całą litanię do Matki Boskiej. Okej, let's fucking go. Tak, o ile dobrze pamiętam, ta, tu trzeba bawić się poziomami wody. Wciskając te przyciski, woda podnosi się albo opada. Więc hej, oczywiście nie możemy sami przepłynąć, ponieważ boimy się przemoczenia. Moje ciało nie jest tylko tym, nad czym pracuję. Ja także pracuję nad moimi Pokémonami i moim duchem. Patrz, żeby ci jakiś haunter nie nawiedził. O! O cholera, źle.
kiedykolwiek, kurde, Afro będzie mógł pokazać swoje pazurki, macki raczej, ale to nic. Właśnie temu widzieliście, czemu wodne poki są takie dobre, to zarąbiste tanki. Wiecie, podczas tej walki z Dragonite'em. Myślę, że tego nawet Simon by nie przetrzymał. Wow, zamknij gębę. Dawaj kasę. Bo jak nie, to zadzwonię po 500+. Zrobiłem głupstwo. Moment, jak to się przechodziło? Tako. W ten sposób, tutaj, dobra. Tako. W sumie to... Ta sala jest w sumie całkiem liniowa, wiecie. Trzeba tylko ogarnąć, gdzie trzeba iść i tyle. Żadnych takich specjalnych łamigłówek nie ma. Dziękuję, nareszcie coś, co Afro może rozwalić. Ale już te levele mnie martwią. Bo myślę, że kolejny lider będzie miał już jakieś 50. Mam nadzieję, że nie. To by było zrąbane. Bulecyt. To jest trawiasty, debilu, co ty odwalasz? Jest 3 razy, myślałem, że kurde 5 walnie. Zgadnij co, uzdrowię się twoim kosztem. Afro lubi jeść sushi. W sumie ja nigdy ośmiornicy nie jadłem. Ciekawe jak smakuje. Zgaduję, że jak kurczak.